Chcielibyśmy, ażeby to miało charakter rynku z centrum, który byłby nie tylko do posiedzenia, pospacerowania, ale także do przeprowadzenia mniejszych imprez rangi tutaj miejskiej czy gminnej. Wiąże to się z tym, że zniknie nam troszkę miejsc parkingowych. Na Placu Powstańców Wielkopolskich znajdzie się ponad 50 miejsc parkingowych. Pozostali kierowcy będą mogli pozostawić auto za budynkiem Urzędu Miejskiego. Włodarz Wysokiej zapowiedział, że w przyszłym roku chce odkupić plac od prywatnej firmy, gdzie zostanie utworzony bezpłatny parking strzeżony na prawie 200 miejsc. W centrum powstaną za to kwiaty, krzewy oraz płaska podświetlana fontanna z niewielkim wodospadem. Z wywiadu przeprowadzonego przez urzędników wynika, że mieszkańcy nie chcą stacji benzynowej w centrum miasta. Na tą chwilę urząd załamuje ręce w tej sprawie i obiecuje, że nie będzie ona dominującym elementem na placu. Włodarz chciałby, aby prace nad nowym rynkiem rozpoczęły się jeszcze w tej kadencji.